Tego to jeszcze nie pisali w tej grze. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, 14 już Wiedźmina 2, Zabójcy Królów, edycji rozszerzonej. Dzisiaj postaram się Stłuczkę Kejrana. Jest to jeden z najtrudniejszych obecnie potworów, tak mi się zdaje, ale zobaczymy, co to z tego wyjdzie. W każdym razie czytam trochę tam poradników i mniej więcej wiem, jak go rozwalić, ale już nieraz się czytało i wychodziło, jak wychodziło. No dobra. Czyli teraz tak. Mamy już ten przepis, mamy już tego... Tak. Mamy już ten eliksir. On się nazywa Mangusta. Na 2 mamy. I my tą Mangustę użyjemy, jak już tylko będziemy walczyli. Ale na dzień dobry idziemy do Sheili. Do domu Sheili, czyli nam to pokazuje znaczek. Dobra. Idziemy do Sheili, czyli teraz skręcamy w tę stronę. I na co ci to, synku? Przecież popłyniesz i nie wrócisz. Zostanę sama jak... Mam takie delikatne wrażenie, że kiedy grałem w 1, to te postaci, pomimo tego, że miały powtarzające się kwestie, to jednak mam wrażenie, że miały ich dużo więcej i były bardziej różnorodne. Ale to może tylko takie moje wrażenie. Choć zaznaczam, że grałem w 2 nie tak dawno temu. Więc... no cóż, zobaczymy. W każdym razie, żeby tylko takie problemy były. To na górę. Tutaj. Hello. Sheila de Canterville? Nie, Tankerville. Wiedźmin, czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. W zasadzie to już wszystko upytywaliśmy, ale jeszcze nie pytam, co to za aparatura. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Trochę to każe z pierwszego Wiedźmina. Dobra, jeszcze zapytamy o to, czy wbijasz kamerę. Nie spodziewałem się ciebie u Loredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Kejrana. I to wszystko. Dobrze widzieć. Dobrze wiedzieć. Mam już wszystko. Chodźmy. Doskonale, ruszajmy. Gotowy? Wydaje mi się, czy się umalowałaś. Wszyscy mamy jakieś rytuały. Przykro mi, Kejrany nie rozpoznają kolorów. Zakończmy ten temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Wszystko jasne. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj. No więc teraz mam okazję wejść w tryb medytacji i oczywiście nachlać się tego Kejrana. Tylko jeszcze jedna rzecz. Więc tak, na pewno Kejran... co ja gadam, Mangusta. Weźmiemy sobie jeszcze... eliksir. Jeszcze by się przydał jedna bajka by się przydała, to jest... ten eliksir, który zwiększa wszystkie znaki. One by się przydały, trochę byłyby dłuższe wtedy. Krew walki, jaskółka. Coś czuję, że my tego nie mamy. O, jest. I Shield Petriego. I nie możemy go dorobić. No dobra, czyli... a coś tam już mamy z tych eliksirów. W tej chwili na nas coś tam działa, więc weźmiemy sobie... jaskółeczkę, mangustę i wilgę. Przynajmniej wszystkie odporności będą w tej chwili na możliwie najmocniejszym poziomie. Nie wiem, czy za głośno nie nastawiłem mikrofon, ale to się okaże. Dobra. Wychodzimy z alchemii. W którą to mańkę? W tą. Zapisujemy grę, bo może być gorąco. No i idziemy. Czyli ważne jest, żeby atakować przede wszystkim Queena włączamy, żeby mieć barierę ochronną i Irdenem, żeby te macki jakoś ogarniać. Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj. Nawet na lądzie będzie cholernie. Dobra, dobra. Gadu, gadu. Tędy. Aż te pokręcone ścieżki w tej mapie są niesamowicie. Tędy jakoś, tak? Nie. Idziemy, idziemy. Tędy. Na okrągło. No tak, sobie ta mapa niejako pokazuje. Trzeba się na nią. I taki okrągły kawał. W sumie mogłem go zapisać trochę później. Kejran. Dziadu. No sama scenka świadczy, że coś się będzie działo. Jest klimacik. Ale brzydactwo. No to jedziemy z koksem. Dobra, czyli teraz na dzień dobry. O, już oberwaliśmy. Dobra, czyli teraz tak. Mamy stać w jednym miejscu. Włączać Irdena. Aha, już kropnęło nas. Super. Tego to jeszcze nie pisali w tej grze. Czyli zabiliśmy 4 kły. I było praktycznie po wszystkim, gdyby nie fakt, że nas rzucił, że nas rozwalił. Lovely. A już myślałem, że będzie po wszystkim. Dajesz, dajesz, dziadu. Dobra. 4. Dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Dobrze. Oho, coś tu się zawaliło. Ty, to jeszcze musimy włączyć sobie Queena, żeby nas nie zatłukł. No i po gościu. Nie mam pojęcia, ile razy podejmowałem się tej walki, ale chyba około 9-10 prób. Ja pierdzielę. Udało nam się. Niezła walka. Geralt? Oh my god, you killed the Kejran. No, Tomasie, no niestety było ciężko. Trochę mi się oberwało. Słyszałam, że bywałeś w gorszych tarapatach. Ciekawe, czy opowieści o tobie są prawdziwe. Jakie opowieści? Jeśli myślisz, że wciągniesz mnie w opowiadanie legend o tobie, to się mylisz. I co teraz? Muszę pobrać komponenty, póki są świeże. Najchętniej przeniosłabym całe to świństwo do mojej pracowni, żeby pozyskać jak najwięcej składników. Ale szkoda mocy. Za dużo przy tym roboty. Zabiorę tylko... Co wiesz o moich przygodach? Różne rzeczy. Rozumiem. Nie chcesz o tym rozmawiać. Nie mam teraz czasu. Im świeższe składniki, tym wyższa cena. Wybacz. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Ta czarodziejka trochę mi przypomina Kalksteina z pierwszego Wiedźmina. Z tą różnicą, że ona była taka zdecydowanie... Znaczy Kalkstein był takim bardziej... Zdanie zakończone, Kejran. No i super. Dobra, tośmy chyba wszystko wzięli. Jeszcze wskoczę. Zadanie zakończone powiedzeniem Kejran Cieniokost. No i przy okazji to się też zakończyło. Bardzo fajnie. Coś tam widać stało. Pytanie, co to jest? Zbadaj ciało. Nie da się tego ciała zbadać. No dobra. A to chyba był talar, jeśli się dobrze... To sam już mi się wszystko mota. Dobra, więc teraz wrócimy sobie. Czarodziejka lubi się najwyraźniej w tym syfie szlajać. No, ten Kejran to było brzydlistwo. Oczy Kejrana, tkanka Kejrana, skóra Kejrana i trofeum z Kejrana. Bierzemy wszystko. I generalnie chyba te trofeum z Kejrana w czymś tam ma się potem później nam pomóc. Nie wiem dokładnie w czym, ale w czymś tam nam pomóc. I teraz sprawdzimy sobie, co tu jeszcze mamy. Tu coś jeszcze mamy. Serce Kejrana. Tak? Czy mi się zdaje? I my to chyba już wzięliśmy. A nie, to nie jest serce Kejrana, to jest coś tam innego. Weźmy się lepiej do pracy. Je. Czy teraz byśmy poszli tędy? W zasadzie to nie wiem, którym my powinniśmy teraz pójść. Tu tylko zbadaj ciało. Czekaj, da się to ciało jeszcze raz zbadać? Gdzie ono było? Ewidentnie nie. Dobra. Tu chyba było. Nie da się go zbadać. No dobra, pies to trącą. Teraz ogólnie zmykamy stąd. I nie wiem, co to było. Tu gdzieś wchodzimy. Czy nie? Tu się nigdzie nie da wejść. Na serio bez kitu. Może tędy. O, chyba tędy. Tak. Dobrze, wchodzimy. Pytanie tylko teraz... Aha, jeszcze jakieś zioła tu są. Dobra, wchodzimy do Tegesa. Co my tu dalej mamy? Zlecenie na Endriagi. Kejran w końcu został zabity z niemałym wysiłkiem i przy nieocenionej pomocy Sheila de Canterville. Nadszedł najmilszy etap naszego zlecenia. Geralt mógł wyjść do kupca, do papieżu i do czepnego. Dobra, czyli idziemy do tego typiarza teraz. Przynajmniej tyle wiadomo. Co mam takie wrażenie, że jak zakończyłem jakiś bardzo hardkorowy etap danego zadania, to nie wiem za bardzo co dalej robić. I przy okazji zapiszemy może stan gry. Idziemy dalej. No powiem wam, że się trochę czuję jak po jakiejś olimpiadzie, po jakimś biegu. Jakby to było jakieś takie fizyczne ciśnienie, ale... Znaczy fizyczne ćwiczenie, ale tak to jest, bowiem wysiłek umysłowy jest równie... Żera energii jak wysiłek fizyczny. No, z racji tego, że dużo gram, a mało się wtedy rusza człowiek, no to ćwiczę. Chociaż w przypadku mojej postury nie jest jakieś tam wybitne ćwiczenia, bo za dużo też nie ma się sensu przeforsowywać, ale sobie robię takie pompki, tak po 10. Od czegoś w końcu trzeba zacząć, nie? Raz, gdzie ja idę? Nie wiem, czy idę w dobrym kierunku. Tak, idę w dobrym kierunku w dół. Więc idziemy teraz do wioski we Flotsam. Jakoś ten las po tym zabiciu Kejrana wydał mi się jakiś ładniejszy. Nie wiem, czy to takie tylko wrażenie, ale coś w tym jest. Las nie opada Flotsam. No trzeba się nałazić. Czyli na mapie, gdzie my w ogóle jesteśmy. Punkt śledzenia. No dobrze, jesteśmy na głównej trasie, czyli teraz wypadałoby iść na południe. Po dobrym kierunku idziemy w tym. A nie, w złym kierunku idziemy. W tym kierunku. Mam nadzieję, że my się nie wracamy. Jednak jakoś wracamy. Jak to się stało, że mi się takie kierunki porąbały? Nie, chyba mi się nie porąbały. Dobrze idę. Dobrze idę. Jestem tak ciekaw, ile będzie tego łażenia w przypadku drugiego Wiedźmina. Znaczy trzeciego Wiedźmina. W jedynce się tyle nałaziłem, że o matko jedyna. To było naprawdę sporo kilometrów. Nie mam pojęcia ile, ale sporo. I w tej wyzimie klasztornej tyle się nachodziłem, że dosłownie znam na pamięć całe miasto. Dobra, jesteśmy już bliziutko. Zachowuj się, Wiedźminie. I co on na to? No i na co się gapi? Jadłbym pączka. I widzę, jak ręka wędruje do noża. I co? Dostał między łopatki z kuszy. Zlecenie wykonane. Kejran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. Miłowny jak kocur. No więc kolejne zadanie wykonane. Kejran, kwestia ceny. No i teraz wchodzimy do dzienniczka. Sprawdzam, co tam się w ogóle dzieje. Mocnych Flotsam. No generalnie można było teraz pokonać dalej. Tu wszystko jest ogarnięte. Zlecenia na Endriagi i zlecenia na Lekkery. Nie ma mocnych Flotsam. No to czyli takie mniejsze. Dobra. W tym odcinku to wszystko. Kolejny okaże się, co tak będzie naprawdę do roboty. Dziękuję wam bardzo za uwagę. To chyba był krótszy odcinek, niż mi się zdaje. Dziękuję bardzo wam za uwagę. Za to, że dotarliście do samego końca i zapraszam na ostatni odcinek. Pozdrawiam wszystkich. Hej!